Jeszcze raz wrócę do tych sztabów kryzysowych, na których ci, którzy w nich uczestniczą, martwią się, jak wypadną w oczach Donalda Tuska. Donald Tusk się wścieka, łaje ich, a więc można powiedzieć śmieszy, tumani, przestrasza. To przecież jest niepoważne, to jest amatorszczyzna. Tak nie mogą wyglądać posiedzenia sztabów kryzysowych. Zresztą trzeba zadać podstawowe pytanie, czy to są posiedzenia w ramach rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, czy też to są jakieś spotkania, które służą budowie wizerunku Donalda Tuska, te ubłocone buty i tam jeszcze inne takie przykłady właśnie działań wizerunkowych. Nie od tego jest premier, żeby budować sobie wizerunek na nieszczęściu ludzi. Premier jest od tego, żeby koordynować działania służb, których zadaniem jest ratowanie mienia i życia, i zdrowia mieszkańców. Bo mogę zadać kolejne pytanie. Czy mieszkańcy Kłodzka zostali ostrzeżeni przez Donalda Tuska o nadchodzącym zagrożeniu? A może mieszkańcy Nysy zostali ostrzeżeni o nadchodzącym zagrożeniu? A może Stronia Śląskiego? A może Lądka Zdroju? Czy mógłbym tu wymieniać wiele miejscowości, które zostały dotknięte powodzią, a do których na czas nie dotarła informacja o grożącym niebezpieczeństwie? A więc, proszę Państwa, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości przygotuje raport, przygotujemy obraz tej sytuacji tak, aby jeżeli doszłoby po raz kolejny do takiego zagrożenia, aby zmusić tych, którzy dziś Polską rządzą, do działań wyprzedzających, a nie post factum. Dziękuję.